Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera trójeczki, kochani, ostatnia kampania Tamurkany, Władcą Czerwi. No idziemy w stronę Grimgora, natomiast samego Grimgora tutaj nie ma. Pytanie, czy chcemy wypowiedzieć mu wojnę? Zobaczymy. Zobaczymy, bo ty, mój miły, masz wojnę z kimś? Już nie masz. Masz słudzy konklawę. Mamy natomiast plus 42 ze względu na różne technologie i nie tylko. Natomiast zapomniałem właśnie w ostatnim odcinku również rozdać przedmiotów. Tutaj mamy pancerze, weźmy zbroję szczęścia. Mamy miecz bojowy, atak zwarciu. Co my mamy tutaj? Kąsające ostrze, wiecie co? Tego nie potrzebujemy. Mamy... Oni mają własne rzeczy, widzę. Talizman ochrony, okej. Okay. Ten miecz bojowy weźmy. Koronę dowodzenia nie potrzebujemy. Ikona klątwa żelaza. To będzie dobra sprawa. Albo zaklęty przedmiot. Tak. Znaczy, eliksir wytrzymałości. Chociaż on też daje obronę w zwarciu. Pancerz i regeneruje twoje. Ty masz regenerację własną. Wiecie co? Weźmy to. Szczęśliwy kamień. To jest talizman. Magiczna ochrona. Magiczna będzie dobra. Wykona klątwy żelaza. Weźmy to. Ty, mój miły, skalany, nie masz pancerza, nie masz zaklętego przedmiotu. Możesz wziąć to w sumie. Nie masz talizman, nie masz broni. Weź to kąsające ostrze. I ten eliksir wytrzymałości, on ci się przyda. Pancerza nie dostaniesz, bo nie mamy. Jeżeli chodzi o pomocników, to utrzymanie, ale to dla lorda. Dobra, tyle. Jeżeli chodzi o te rzeczy, jakieś mamy, ukończ wszystkie cykle dowolnego budynku cyklicznego, to jest kwestia czasu, bądź w stanie wojny z kulem, nie chcę, splądruj lub zniszcz do frakcji Kislejewa, Kataju lub Imperium, no to musimy iść w tamtym kierunku. Natomiast no właśnie, tu będzie wojna, on będzie miał, znaczy on ma też tę armię Ła. Na razie, kochani, zostawiamy to. Poprawmy ten budynek. Mamy 1300 przychodu. Mamy tego wzniosłego... Nie wzniosłego. Mamy czarnoksiężnika. Grimgór to jest masakra. Za szybko idzie. On jest za mocny. Chociaż z kolekiem... No właśnie nie wiem w tym momencie. Na tym etapie gry, czy kolek był trudniejszy, czym Grimgór byłby trudniejszy. Szablon skórzy zniszczeni. 8 technologii. 8 to jest liczba chaosu. Domyślnie. Kluczem do zdominowania rywali jest ulepszenie wiedzy i praktyk swojej frakcji, badania technologii. Dobra, sumę łask mamy 1312. Co to za liczba jest? Mamy zmatowaną kolię, to widzieliśmy. Odporność na magię spokoju, zguby bohaterów. Infekcji trochę. Tempo uzupełniania strat plus 5. Odporność na magię wiemy. I tę zgubę bohaterów miałem komuś dać. Wiemy komu. Bo ty masz swój, nie? Miecz plugastwa, tak. Ty masz to kąsające ostrze. Natomiast weź sobie bojowy. Ten gazupluja. No, siewca plak, no właśnie, to. Weź sobie to. Weź sobie to. I git. I on idzie do nas ogólnie tutaj. Wycho. Co ty robisz? Gdzie ty idziesz? Ogólnie idziemy ku dobremu. Twardziele Grimgora wiemy, natomiast patrzę tutaj, czy jakaś szybka umowa z kimś. Z panem Ferik. Woli ci Haszuta, no nie. Zastęp apokalipsy, nie, sojusze wojskowe, nikt nie chce. No właśnie, kurde. Pytanie, czy wypowiadać wojnę Grimgorowi, czy ktoś tutaj wypowie mu wojnę, jakie wy macie stosunki. Nie widzę niestety tego. Tu są stosunki. I to będzie spadek. Wiecie co? Gdzie mogę pójść? Tutaj wszystko jest przejęte przez Grimgora. Mhm. Znaczy, mógłbym pójść ewentualnie tu. Karagdum. No właśnie. Szablowa góra. Wiecie co? Przejdźmy sobie tego. Nie będziemy ich atakować. Przejdźmy tak, o. Zobaczymy, co się wydarzy. Natomiast tu mamy źródło zjadliwości. Zarządzenie pastwisko boga zarazy. Dodatkowe plus 5 szansy na epidemię.
5 infekcji, naturę, co? Aha, bo to zarządzenia są, dobra. Inkubacja gorączki. Lęgarnia Boga zarazy, rozwój plus 10 nam to daje. Tu mamy dyscyplina podczas walki z krasnoludami chaosu. Aha, bo to są nikczemni rywale, gdybyśmy my z nimi mieli walczyć. Na razie wydaje mi się, że tego nie potrzebujemy. Wszystkich prowincjach. Idźmy dla jednostek piechoty. Mamy trochę tych jednostek, a to będzie dobra sprawa. Siła broni i atak w zwarciu. Zatem to ulepszenie budynku. To mieliśmy się wstrzymać. Z tym mieliśmy. Dobra, to dorzucamy. Tu pieniążek. No infekcje chyba, nie? Chociaż tu jest jeszcze pieniążek. No mógłbym zwykły budynek, ale to czego potrzebuję w tym momencie? W tym momencie chyba nie, ale za chwilkę mogę potrzebować. Dobra, zostawmy sobie pieniądze, żeby tutaj właśnie pieniądze wrzucać. Że tutaj nie potrzebujemy aż tak dużo tych pieniędzy, nie? No bo budynki są dosyć tanie. No to jest co? Ten. Wiecie co, nie będę tego na razie. Już przychody za 3. Tylko że to 3 tury aż trwa. To jest w miarę tanie, ale. Z werbunków lokalnej prowincji. Nie wiem. No bo tę szablową górę jak przejęli tu, oni mają ła jeszcze na sobie. Więc nie wiem jak to się kurde skończy. Dajmy na razie tu. Może nam wypowie wojnę i zaraz. No właśnie, z tą ciebie chciałem ten widzieć. Siemano. Tak. Na razie to. Masz wojnę z klanem Ferik i cieknące kły. Cieknące kły są tam. Dobra, możemy z Haszutem w sumie, czy z Astragotem pogadać. O, siema. No właśnie do niego szedłem, dlatego chyba wrócimy sobie. Nie chcę sam rozpoczynać wojny tutaj. No, widzę, że już nie będę potrzebował. Kurde. Tu jest Grimgor z 17. No właśnie dlatego nie chciałem tam nic budować. Aj, kurde, się zaczyna. Plusowe zwycięstwo, słuchajcie. Orkowe chłopaki z włóczniami, tego nie było. Ciekawe, czekamy. Wiesz, jak nas wezmą w kleszcze? No dobra, come on. Tu jest ciekawostka. Czy będziemy chcieli ich od razu zaatakować? Czy jak? Gdzieś w górach jesteśmy. No bo można by się bronić tutaj pomiędzy tym. Tylko no właśnie nie wiem, czy oni mają jakieś zastępy. Kurde. Kogoś. Jakichś. Daj się rozłóżmy. Zastępy jakiejś katapult czy kogoś. Coś. Tutaj też, bo tutaj będziemy się za chwilkę. O. Właśnie nie wiem. Nie wiem, czy do nich iść, czy po prostu tutaj siedzieć i się bronić. Czy mogą tu ewentualnie przyjść, to tak się rozrzućmy. Przez generację, więc spoko. Wyjdźmy. Stąd. Zobaczmy, co się dzieje. Wyłaź! Jeden z drugim. Co wy robicie? Tam są. No bo nie wiem właśnie, czy będą mieli jakiś krasantów, jakieś paszczaki. Nie, raczej poczekają tutaj na nas. Mają jakieś katapulty. Ale tu są. Kurde, im tu zrzucić na głowę to. A. Takie se to było. Dobra, idą ci. Myślę, że zostawimy się tutaj w tym. I spróbujemy.
jakoś wyłapać jakiegoś, nie wiem, goblina przywódcę. Dobra, poczekaj. Nie, właściwie nie ten. Nie atakujmy już. Pójmy tu. Kajzak powinien sobie dać radę. I tyle. I uciekniemy stąd za chwilkę. Dobra, weź ich tam przyjmij. Chodzi o to, żebyśmy my w tym czasie tutaj może pozałatwiali te jednostki i uciekniemy stąd. Dobra. Gdzie tego? Uciekamy. Tu myślę, że za górkę. Właściwie was możemy też tu rzucić. Go. Wyłaź stamtąd. Dlatego ta masa była potrzebna. I co, ja na nich rzucę to. Żeby oni tam byli wolniejsi. Zmęczony? Nie. Masz świeżość w nogach? No wyjdź stąd! Dobra, odpocznijmy moment. No tu najłatwiej byłoby, kurde, ich zaatakować. Myśmy mieli jednostki strzelające, ale nie mamy. Dobra. Zajmę się troszeczkę. Jesteście schowani, nie? Tak. Nie, jesteście schowani. Czemu nie jesteście schowani? Jesteście za tym. Za górką. O co ho? Rozdzielili się na dwie. Jednostki. Tu chciałbym zostawić jednostki, te nasze, szybkie, do ataku łuczników. Ukryte moje ukryte jednostki to są te. No nie dobrze. Dobra. Ten plan się nie powiódł. Dobra. Przeatakujmy tu. Murkan ta Murkan, ukryci wrogowie. Dobra, zaatakujmy ich tu po prostu. No właśnie, bo tutaj jak widać oni mają przewagę zasięgu. Dobra. Tu ich nie potrzebujemy w sumie atakować. Dobra. Go. Tu nie ma już co się zastanawiać specjalnie za długo. Powinniśmy w miarę ich szybko tu chyba przetrząsnąć z lewa na prawo. Co to jest przetrząsanie z lewa na prawo, zapytacie? A tak, żeby tych z lewej przerzucić na prawą stronę. Ła, nie ła.
Czy potrzebuję tutaj, kurczę, wiecie... No to muszą być blisko siebie, dobra, nieważne. Atakujesz tam, nie? Bo tu daje pancerz i obrona w zwarciu, tylko tego nie potrzebujemy chyba tutaj. W tym momencie... No tu są troszeczkę problemów. Tu jest troszeczkę problemów. No, tamburkan to jest, kurde, poważna. Ważne zagrożenie tutaj dla nich. I dobrze. Uciekają nasi. Dobra, wspomóżmy tu. Chodź. Dobra, ci też widzę się. Tutaj. Też. Tu, wywróćcie. Idźcie tu i przeatakujcie tych z tyłu. No nie, na czempioni to jakieś takie zadanie na czempionów, a nie ucznicy. Dobra, wróć. Co w bitu? Tamburkan jest tu? Dobra, tamburkan akurat w dobrym miejscu jest. Co wy robicie? Czemu nie walczycie? Ci wrócili, okej. No, trochę się, kurde, dzieje, powiem szczerze. Orkowe chłopaki z włóczniami. Dobra. Tu wbiliśmy się w nich. Przebijmy się tu, bo tu się dzieją rzeczy różne. Chyba jest okej. Dobra. Ja myślę, że Tamburkan sobie tutaj na spokojnie da radę. Tak, on cały czas ma regenerację, słuchajcie. I tyle, dobra. No, tutaj troszeczkę opuszczeni dostali, ale tutaj też się nic nie dzieje. Dobra, no spróbujemy ich szybciutko tu jeszcze powykańczać, jak się da. Ale raczej nie da się. No, to jest bardzo fajna umiejętność, muszę powiedzieć. Co prawda to jest 0,8% tylko leczenia na sekundę, ale zawsze coś, no nie? Dobra. No, drobne zwycięstwo. Ale muszę powiedzieć, tak patrząc, że tragedii nie było. Jakiejś takiej większej. Wydawało mi się, że faktycznie nas, wiecie, zmiotą, nie? Siłą, znaczy masą. No, ale spoko. Dobra. No wiadomo, tutaj się będziemy uzupełniać raczej. Tak, bo to nie są nawet nasze... No, zwiadowcy. Spoko.
prędkość. Wiadomo, na komu. Też rozkładu. Tak, uzupełniamy się. No i dzięki temu będziemy mogli szablową górę spróbować przejąć. Bo po lewej stronie już nikogo nie będzie, więc tutaj warto tę armię rozgromić. Mamy tego, Bubę Bolosa. Oraz mamy robiące blizny. Spoko. Dobra. Brona da jednostek ogrów zarazy. Ogólnie ogry zarazy tutaj. Te różne ciosy. Bo ta odporność na ostrzał może być niegłupia. Ale myślę, że na tym etapie powolutku weźmiemy parujące ostrze. To jest nasz kajzak. Order bunku dla kawalerii. No właśnie. Nie no. A tak zwarciu siła broni. No, to są potężni faktycznie dowódcy. Weźmiemy odporność fizyczna dla ambitnych czempionów, szagotów z moczych ogrów, wybrańców Nurgla i wojowników chaosu. Spoko. Szaleńczy napad. Raczej weźmiemy. Dobra. No i mamy teraz naszego Smoczysława. Pewne zwycięstwo. Kurde no. Trudno, bo mam w zanadrzu inną jednostkę wziąć. To byli gresanci, nie? Okupujemy to. Mamy Rydwan chaosu, ale nie będę go brał na Rydwanie. Iksir siły, spoko. Weź sobie rumaka. Pancerz. Ten iksir siły daje podstawowe obrażenia. Wytrzymałości. Korona dowodzenia. Tak, weź sobie to. Pancerza nie mamy, nie? Nie. Pomocników też specjalnie nie mamy. Dobra. Poziom 14. Czas trwania zarazy. No tak czy inaczej trzeba będzie to wziąć, ale wydaje mi się, że teraz nie. Weź sobie mistrza uników. Ty mój miły masz poziom 12. Tego smoka chaosu sobie weźmiemy. W sensie jak będzie to, to będziemy go używać. Na razie na koniu. Tomasz, weź sobie gruboskórnego. Natomiast Tamurkan, kochani, parujące ostrze. Strzelników, miażdżąca szarża byłoby dobre. Mentor to później, głos. Zasięg aury dyscypliny też nie jest głupi. Tak naprawdę tutaj. Chociaż szybkość, kurde. Ta szybkość będzie dobra. Dobra. To mamy. Tu mieliśmy się zwerbować sławnymi regimentami właśnie tymi. Między innymi. No, bo tutaj mieliśmy tych... Nie Pestigor właśnie. Okej. Okej. No i w tym momencie, jakby wichrowy, tu jest Grimgor, nie? Kurde, zła. Więc tutaj trzeba będzie uważać. Tak, ty chodź z nami, do nas, w sensie. Nie mogę dać mu R. Czasami działa to, czasami nie. Ciekawostka właśnie. Kurde, co oni zrobią tam? A to nie jest Grimgor, no właśnie, podżynacze, trolle. No nie mam szans. No ale w sumie jakby, o kurde. Trzy armie, nie ma opcji, żebyśmy ich pokonali. Myślę, że trzeba tutaj w zasadzkę wejść i tyle. Słaby uprzy opierają się.
To będzie moje. Zdajmy czarny tasak. Sumę was 10 tysięcy. Spoko. Cada splądrowana, wiemy. Kruk za Kraką, spoczenie Cincha. No trudno. No nawet nie mam pieniędzy. Znaczy, miałbym ewentualnie pieniądze, ale tutaj nie mamy żadnych rzeczy. Nie chcę tutaj nic robić. Mógłbym próbować, tylko właśnie nie wiem. Jak mogę zobaczyć sobie? Ale chyba sobie nie zobaczę w żaden sposób. Czy mamy jednostki? Tu mamy dwie. Tu mamy dwie. Mamy dwie, tu jedną. Dwie, dwie. No i tak to się właśnie dorzuca po prostu, kochani. Bo można by po prostu zrobić sobie dodatkową armię tu. I mieć też armię w razie czego, nie? Jakbyśmy jej pokonali. Dwie armie w jedną, to znaczy dwie armie w jedną armię. Trzy armie w dwie armie, no to myślę, że byłoby spoko. Już siła dwa. Nie, nie. No tutaj nie. Archie mówi... Ważne, żeby nas nie zaatakował. Nie chcę po prostu od góry tam gdzieś szukać... Szukać... Problemów mieć po prostu na północy. Nie wiem, czy mam pieniądze na to. ...50%. No mógłbym, kurczę... próbować zwerbować Lorda. Roczną furię, Herold Nurgla. Masz na magię. Lord Czarownik. Pancerz i masa jednostki, spoko. Ale chyba Lord Chaosu, nie? Odporność na ostrzał, odporność, zmniejszenie utraty wigoru. Bo Herold, spoko. Ale... też... Dombosa Wieczny Zgnilec. Prędkość 27, bo normalnie Lord Chaosu ma 33. No, patrzę na prędkość trochę, żeby gdzieś tam móc podbiec w miarę szybko rzucić... rzucić czary mary. Mobilność. Ewentualnie domenę śmierci. Rola, no to widzieliśmy. No dobra, weźmy... tego Herolda, Tombosę. Jest siewce zarazków. Masz infekcji. Do stworzenia zarazy. Zdobywane doświadczenie postaci. Nie, no tu! Tego. 131, ale to nie szkodzi. Dobra. Dostaliśmy, infekcja jest. 370. Mamy ewentualnie 7 punktów. Wiecie co? Za 7 punktów to ja mogę zwerbować sobie tego. Pieczęć szaleństwa, przychody z upienia osad, frakcyjnie i własna armia rezerwa. Tak. Tylko ty jesteś gdzieś daleko, właśnie widzę. Choć Fimirowie zostali już dawno opuszczeni przez kapryśnych bogów chaosu, tajemne umiejętności ich złowrogich czarnoksiężników wciąż są często wykorzystywane w służbie niszczycielskich mocy. Mało który spośród tych mrocznych magów jest bardziej oddany złej sprawie niż Kesak Fimirdrach, tak? Fimdirach. To czarownik o niespotykanej wprawie magicznej i inteligencji, któremu fimirskie wiedźmy Meark przepowiedziały, że to właśnie on przywróci dawną chwałę klanom Fimirów. Tak oto chwalebne przeznaczenie wzywa go do ważnej misji. Poznawać najgłębsze mistyczne sekrety świata i siać spustoszenie w imię swej dawno zepchniętej w cień rasy. Okej. Dobra, gdzie ty jesteś, mój miły? Mogę ci dać koronę dowodzenia na razie. Nie, jesteś tu, okej. Okay. Dobrze, 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 dobrze. Dawaj do Tombosy. Chociaż wiecie co? Nie wiem, czy jest tego Kargana nie dać tu. Albo kogoś wywalić po prostu od nas. Ale myślę, że bez sensu jest wywalać w tym momencie kogoś od nas. A jakby nie mamy na to czasu specjalnie. Bo Fimir by się przydał tutaj do nas. Mag. Bo nie mamy. Tak. Weź tajemny duch.
Wezwa to jest obrona w zwarciu. Zmyłka nam daje bierną umiejętność, to jest prędkość. Chyba na wszystkich z tych. Myślę, że wahadło weźmiemy. No drugie uzupełnianie. No i to osłabienie, myślę. Dobra. Tak. I ty, mój miły, karganie, idź stąd. Idź tam. Więc nurgla. Okej. Okay. Jakoś tu, uzupełnię oddziały. Ty natomiast tu rozumiem, że jesteś w stanie werbować jednostki, tak. Dobra. Od, właśnie tylko mamy 9000, więc to też nie jest tak, że mogę sobie tutaj wszystkich wrzucić. Jak leci, gresanci nurgla z wielką bronią, spoko. No myślę, że od tych podstawowych zaczniemy, nie? Albo wojowników chaos, chociaż to jest... Utrzymanie to jest niższe. No i tak, powolutku, powolutku. Weźcie tu. Będziecie... No. Kurde, daleko, ale dobra. Przynętą będziecie. Następne ulepszenie budynku. W tym momencie chyba nie ma co. Tu mieliśmy to zrobić, ale 8500. W tym momencie to jest trochę dużo. Tutaj będziemy mieć dostępne następne jednostki. No i jak widzicie, to tak działa, nie? Że po prostu robicie sobie te jednostki gdzieś i one sobie są. Dodają się do puli, można je sobie werbować gdziekolwiek w sumie. Właśnie nie wiem, czy gdziekolwiek, czy faktycznie na własnym terenie. Myślę, że na własnym terenie trzeba, nie? No mamy wojowników Fimirów, tylko no trzeba by ich zdobyć. Mamy tu jednostki, ale w tym momencie mamy minus 200. Dobra, dajmy koniec tury, zobaczmy co się wydarzy. Ten tu idzie jeszcze, czarownik. I to jest ten drugi czarownik, no ale dobra. Mógłbym go w sumie wywalić. Bo nie sądziłem, że będę miał tego czarownika Fimira tutaj. Bo to jest chyba jako jedyny. A potem jest wyjec. I krasnolud chaosu. Jeżeli chodzi o wodzów, nie? Dobra, oni idą. No to trzeba by zdobyć i uzupełnić. Z powrotem to może jakieś pieniądze byśmy mieli. No skała wyzwania jest do przejęcia. Cierpienie dzieci, słuchajcie. Twój umiłowany Nurgling zachłannie karmił się ropą już zbyt długo i jego maleńkie, spuchnięte ciałko nie zdołało dłużej utrzymać w sobie przygniłego śluzu. Rozpękł się, oblewając pobliskiego poddanego rządzymi wątpiami. Cóż za cudowne błogosławieństwo. Doprowadź czempiona do porządku, kargan szalony zyskuje objęcia dziadunia. Szansa na udane działanie bohatera, albo pozwól, by narośl pęczniała. No nie no. Niech pęcznieje. Federation, dobra. Okej. Okay. No i tak powolutku, powolutku, myślę, że tu idziemy w tym kierunku. Do lądu pluja. Idziemy w trybie zasadzki oczywiście. Przyjrzyj. No nie, no to trzeba naprawić, kurde, tylko wiecie co? Naprawmy to, bo to są pieniądze. Ciebie, mój miły, jednak musimy pożegnać, bo ty przynosisz nam 260. No. Dobra, wyjdziecie tutaj na dół. Okej. Okay. Czy macie jakąś wojnę z kimś jeszcze? Z nami tylko. No dobra. Tak mówię, bo nie wiem, kurde. Jak to zrobić mądrze? Bo oni mogą sobie nie, mogą sobie przeskoczyć. Tak, oni mają. Skakiwanie orcze. Mają czy nie mają? Mają chyba. Gdzie Grimgur? My uciekamy oczywiście. Nie, on idzie na górę. Dobra, do Grimgura można by próbować diabnąć tutaj w dwie armie. Bo będziemy uzupełnieni. Pytanie, czy to ma w ogóle sens. No nie, nie chcę. W sumie łaz, topór egzekutora pokonaj.
jakieś lewa katają, no ja wiem. No ale dostałem taką misję już. Mamy odporność odmiany, atak dla wszystkich jednostek niedomienicznych. Dobra. Nawet, kurczę, tak jesteśmy w stanie pokonać go, ale chcę... Chcę, żebyś przyszedł tu. Właśnie, bo ty tam, Urkan, ile masz, kurde, teraz zdrowia, mój miły? 13 tysięcy, no. Także spoko. Szczęśliwy kamień, słuchajcie, jeszcze odporność fizyczna. Moment, moment, moment. Ty, Tombrosa, weź sobie szczęśliwy kamień, kąsający ostrze. I będzie git. Dobra, tu jesteście prawie, że uzupełnieni. Bardzo się cieszę. Brusowe zwycięstwo. Wiecie co? Ja sobie to kliknę. Uzupełnimy się. Bo z Grimgorem jeszcze będziemy walczyć, a chcę trochę ten odcinek popchnąć. Bo to będzie długa bitwa. A już mieliśmy taką bitwę. To jest olbrzym chaosu, bardzo dobrze. Właśnie chciałem ciebie tutaj dopaść, tylko... No, to możemy sobie ewentualnie rozegrać. Ja wiem, że z Grimgorem, jeszcze z Grimgorem będziemy walczyć, bo on się tam odrodzi gdzieś na dole, a chciałem tutaj popchnąć to, bo zanim on by, kurczę, miał swoją tą, swoje przyjście posiłków, my byśmy mieli swoje i tak dalej, ale widać, kurczę, tutaj w miarę się to rozłożyło. I już. Także z Grimgorem i jego ła, no to spoko, że sobie daliśmy radę. No wydaje mi się, że tutaj na górze trzeba będzie z góry podejść. O, mamy teraz magicznego skurczybyka Fimira, dobra. Dobra, idźmy tu. No. Czarownik, czarownik. Dobra, są tu. Czarownik, czarownik, come on. Mamy teraz, kochani, zionięcie. Dusi się. O kurde, tego nie widziałem. Dusi się, to jest atak zwarciu, umiejętność przeładowania i wigor na sekundę, okej. Okay. No to bardziej gdzieś z tyłu, ale mamy. Różne czary mary teraz. Więc spoko. Chodźcie, chodźcie. Jakieś to takie było. Niepewne. Mamy odporność na ostrzał, nie? Z tego co pamiętam. Atakować. Go, go, go. Bo tu tam Rukan sobie jest, ale... Ale. No, pustą odporność. Obrażenia. 1-4K. Siła broni. O, masakra. Sobie powinniśmy tutaj poradzić w miarę. Obrona w zwarciu. Czy my gdzieś potrzebujemy tutaj jakąś obronę w zwarciu? Specjalnie dać komuśkolwiek? Nie. Wyjść tam walcz normalnie. Bo mamy wzniosłych. No właśnie, i oni strzelają. Ewentualnie. To jest znaczy nie jedyna jednostka strzelająca, ale... Trole, w te trole możemy wjechać.
Chłopsek! Szaić! Podrzynacze. Tam ci uciekają. Tutaj nas trochę, kurde, momentu. Bo tak znaczam te jednostki. Wiem, że to jest po prostu tragedia, jeżeli chodzi o oznaczanie tych jednostek tu. I walka nimi, ale... No trochę ciemno jest niestety. No, kończysz go. No, kończysz go, widzę, dobra. Okej. Pytanie, czy ja muszę ich ścigać? Teraz nie pamiętam właśnie tego, czy oni byli. Chyba muszę. Jeszcze tam gdzieś czary rzućmy. Tutaj, kurde, nasi dostali mocno. Ci opuszczeni mają, kurczę, fajną prędkość. Czy no? Ale taką lepszą ciutkę niż inne. Ty masz 105 już prędkości, elegancko. Dobra, ten zabity, git. No, także całkiem niezłą tą prędkość mamy, bardzo się cieszę. Bo to jest kwestia faktycznie gdzieś tam dopadnięcia jakiegoś wodza, czy kurde bohatera, Kajzakiem i go wykończenia w miarę szybko. To nam ułatwia sprawę. Ale poza tym spoko. To oczywiście Pestigory też będą wymienione na jakichś wojowników chaosu z wielką bronią albo kogoś. Raczej. Chociaż samych demonicznych jednostek tutaj już w sumie nie mamy, tak mi się wydaje. Chyba nie. Nie mamy nurklingów, nie mamy, kurcze. No mamy ty. Nie. Mamy nosicieli zarazy, więc to jest coś takiego. No i mamy trochę pieniędzy w ramach. W ramach posiadania pieniędzy. Gdzie co weźmiemy łaski? Dobra. Kiścień zarazy. Ja ten kiścień zarazy mogę tobie dać. Ty masz obronę w zwarciu tu. Bo to jest pierna umiejętność, zadaje obrażenia walczącym. Spoko. Weź sobie ty. Zbroi nie mamy, mamy amulet z opalu. Na obrażenia, to jest też spoko. Fajne rzeczy mamy tutaj. Powoli. Pancerz. Zaklęty przedmiot. No tą broń weź może. Dobra. Sytuacja wygląda tak. Mamy piekielnego czempiona, siła broni. Weź piechura. Weź miazmatę, bo ty będziesz głównie napierniczał tymi czarami. Potężne ciosy ochronne. Chyba tak. No i tu. Spoko. Dobra. Tutaj nas nikt nie zaatakuje. No jest jeszcze spryciarz, ale to... No nie dopadnę go tutaj. No nie szkodzi. Dobra, kochani, zaczyna się to klarować już powoli. Bardzo się cieszę. Dobra, weźmy to, bo naprawdę nerwuje mnie to. I to wzdęcie lecielsko też mnie trochę inspiruje. Tu. Zabójcze ostrze, potężny cios weźmy. No. 1-4K obrażeń. Roznosiciel chorób, to też weźmy. Miary skutek wyczerpania, aura chaosu. Tej mocy. To jest dla Kajzaka. Koszt werbunku dla to już za późno. Obrona i atak zwarciu dla kawalerii. Armia bohatera, tak. Dobra, i ty masz jeszcze czary Maryi dodatkowe. Co weź to może zmyłkę? Wahadło, rozkład, zmyłkę. Zmyłkę. Weź mobilność. Byś szybciej popierniczał. Dobra, kochani. Myślę, że sobie zakończymy ten
odcinek tu potomstwo Nurgla, bo tu jest masa jednostek dla demonicznych, jednostek piechoty i świetną obronną przed szarżą. To by było też dobre. Potem jest dyscyplina i odporność i umiejętność armii przywołanej z otchłani. Co? Przywołaj jednostkę nosicieli zarazy, okej. Okay. To będzie fajne, no. A tu przerośnięte węzy chłonne. Siła broni wszystkie postacie. O kurde. W obecnie nie mamy specjalnie. Znaczy, będziemy mieć, ale na razie, wiecie, skoro mamy tę armię, no to... To tak zrobimy, troszeczkę się uzupełniamy, bardzo fajnie. 420. Można by zrobić budynek sensowny wreszcie. Którego nie mamy miejsca. Dobra, bo drzewka nie zrobimy w tym momencie. 8500 kosztuje. Co nam drzewo daje? Strwania, frakcyjnie, sprężenie nurgla tutaj. Czy... Koszty budowy za 1700, to by było też spoko. Tylko właśnie, najpierw, kochani, potrzebujemy znaleźć możliwość, no właśnie tego, rozbudowania, ale widzę, że nie ma. 3000. Skały wyzwania mamy. To straciliśmy, ale to nie szkodzi. Dobra, ważne, że skały wyzwania nie straciliśmy. A tutaj. O, właśnie. Tylko właśnie, nie wiem, trutnie zarazy, jeźdźcy, nurgla, konni, grasanci. Bo tu chyba nie ma jakichś specjalnych jednostek innych, nie? Są rycerze chaosu, kurcze. Mamy ropuszego smoka i wielkiego nieczystego. Dzieńca wojny, kurde, no właśnie nie wiem. 340, dobra, dajmy tu. No i chyba to zrobimy po prostu. Mamy faktycznie pieniądze jeszcze trochę, więc to się porobi i zaczniemy to zwiększać, nie? Te pieniądze po prostu. Jeszcze gdzie indziej oczywiście zaraz będzie pieniążek. Bo po tej stronie grimgorzystów nie ma, ale dzisiaj nie ma, jutro będą. 125, kurde, nie, to jest 6 tur. Dobra, to zróbmy, rozbudujmy i będzie git. Kochani, to wszystko w następnym odcinku. Póki co, serdecznie wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku, który już będzie nagrywany po waszych komentarzach, jeżeli jakieś się pojawiły, bo w tym momencie nie wiem, z tego względu, że jak mówiłem, te wszystkie 4 odcinki nagrywałem, wszystkie w środę zeszłą. Dobra, kochani, dzięki, pa, pa.